Mój gość jest bezcenny i jak zawsze w takich przypadkach zaproszenie go było kwestią ceny. To oczywiście żart, mam nadzieję, że nie wzbudzi jego gniewu, bo teoretycznie w każdym żarcie jest, jak to się mówi, ziarno prawdy. Kończę wobec tego tę zapowiedź, bo mam wrażenie, że się trochę uwikłałem. I teraz pytanie, ile tytułów książek Zygmunta Miłoszewskiego odnalazłeś właśnie w mojej zapowiedzi, Zygmuncie? Prawie wszystkie, oprócz debiutanckiej. Debiutancka nazywała się Domofon i rozumiem, że ciężko to było wpleść. Także muszę ci powiedzieć, że trochę tutaj są rysy na tej twojej legendzie. Dobrze, to ja następnym razem się przygotuję. Głupie 8 tytułów i jednak poległy. Porażka, no. Zygmunt, bo tak, sytuacja jest taka, no program jest no taki trochę zawsze z uśmiechem, niemniej jednak no... Jak to w ogóle objąć głową, to co się dzieje i czy myślę sobie, że pisarza głowa jako jest bardziej pojemniejsza, to bardziej to jest w stanie objąć, czy właśnie się potrafi stworzyć taką kopułę, która... Nie no, słuchaj, no to jest oczywiście sytuacja jest potrójnie czy poczwórnie dziwna. Znaczy, z jednej strony ja oczywiście głowę i myśli mam gdzie indziej, jak wszyscy. I to, czym się zajmuję głównie, no to jest to, że kołujemy z najróżniejszych stron. Jeden już ruszył program stypendialny dla artystów i artystek z Ukrainy, ponieważ to, wiesz, to jest tak, że ci ludzie, no mężczyźni to już w ogóle, ale w ogóle raczej, ale artystki też nie chcą uciekać z Ukrainy. No i chcą zostawać, chcą dawać świadectwo, chcą patrzeć, jak to wygląda. Gdzieś czują, że wiesz, no widzieliśmy to wszystko w telewizji, ci muzycy w bunkrach i tak dalej. No i wiadomo, że tam oni absolutnie nie mają za co żyć. Znaczy to jest jakby kultura, to jest taki biznes, który zamyka się jako pierwszy, który nie będzie działał w czasie wojny i nie będzie też działał długo po wojnie, oby jej koniec przyszedł jak najszybciej. Z pieniędzmi do nich. No i teraz jak dotrzeć z pieniędzmi? No i wiesz, my żeśmy szybko wymyślili, że trzeba tak naprawdę przebrać pomoc socjalną w stypendia twórcze. Czyli robić takie stypendie interwencyjne, robić rezydencje dla tych, którzy są w Polsce, robić interwencyjny skup dóbr kultury i pewnie coś takiego będzie na moim polu literackim, że będzie, wiesz, powstanie osobna strona, to gadamy o tym z ministerstwem, która będzie publikować po prostu teksty ukraińskich autorów, autorek, czyli są i pieniądze dla pisarzy, są pieniądze dla tłumaczy, dla tłumaczek i wiesz, bo gdzieś ja ciągle jakoś tak naiwnie wierzę, że no w tej kulturze jakiś tam duch narodu drzemie. Tak. Że ci ludzie, którzy o tym duchu opowiadają, czasami się z nim kłócą, czasami go kochają, czasami nienawidzą, ale jednak cały czas, no my jako Polacy wiemy to najlepiej, tak. Że w kulturze, że w sztuce ten duch narodu się przechowuje. No i w ciężkich czasach pomoc jest potrzebna. Bo nie przyjdzie ta pomoc. To są takie proste przykłady. No, tłumaczka, gadałem właśnie z bratem, jego tłumaczka no, pracowała w wydawnictwie, które było częścią rosyjskiego koncernu. No i wiesz, no ona straciła pracę z dnia na dzień, wszelkie środki do życia. No i dużo jest takich historii. I w tym mam w ogóle głowę i myśli. Plus jestem w takiej sytuacji, że jeszcze 10 dni temu byłem dumny z tego, że nie wiem, co się dzieje na świecie i w Polsce, że w końcu mam to z głowy, że w końcu nie muszę się tym przejmować, że się jakoś uwolniłem od tego właśnie w czasie tego rejsu, o którym będziemy gadać. No i oczywiście to już jest niemożliwe. I już byłeś na granicy, no właśnie jedną nogą celebrytą, prawda? Troszkę. Plus, gwiezdny pył miałeś ostaczać. No plus zamierzałem zostać ćwierć celebrytą, wiesz, dopiero ćwierć celebrytą. Wiesz, to ćwierć inteligent, ćwierć celebrytą. Celebryta. Ciągle mi jeszcze dwie ćwiartki zostają do wykorzystania. Gdzieś przecież kilka dni temu się odbyła jednak, niestety, bo miała być przesunięta, premiera tego naszego show. Programu, tak. Czyli program jest o tym, że w ogóle sześcioro, wiesz, celebrytów żegluje przez Atlantyk. Znaczy, wiesz, i to jest też tak, że mam wrażenie, że to jest w ogóle cały ten program jest jakąś taką pocztówką z innego świata. Mhm. Kiedy po prostu sobie żyliśmy, mieliśmy normalnie. Tak. Zajmowaliśmy się tym, żeby jakoś ogarnąć pracę, dzieci, rodzinę, żeby tam sobie dostarczyć trochę rozrywki, bo fajnie się pośmiać. Bo już widzisz siebie teraz uśmiechniętego tam, a co innego się dzieje teraz, jest, bo wiadomo, że to było nagrywane, nie wiesz, jest to No, świat nie ma przycisku pauzy, tak? Tak. No to jest, wiesz, no gadaliśmy z ludźmi z TVN, że to jest idiotyczna sytuacja, że wiesz, że my się wstydzimy to promować, wstydzimy się o tym mówić, no to w ogóle nie jest sytuacja. Że nagle, wiesz, tak, że jakby no, ten taki uśmiech, a wiadomo, że to jest po prostu czysta zabawa, fan, przygoda. Ale powiedz, słuchaj,
Ale też wiesz co, mam wrażenie, że może być taka chwila, też o tym myślę, kiedy ludzie, ponieważ tak to nas bombarduje i to wiesz, zewsząd wiesz, siedzimy w telefonach, sam powiedziałeś, że co, że ludzie kupują na przykład drugi ekran, tak, żeby... Słyszałem właśnie, jakby przyjaciel mówił, że kupił drugi telewizor, żeby mieć jednocześnie i TVN24 i CNN czy BBC, żeby mieć dwa źródła informacji. To jest tak, że ja się boję dziecko w ogóle posłać gdzieś do znajomych, ponieważ wiesz, no nie ma, nie, ludzie po prostu nie mają granic we wkładaniu w siebie tej wojny. I oczywiście, no tak, wszystkie te media informacyjne temu sprzyjają. Znaczy, dostajemy to jak chcemy. No myślę, że nie musimy tego robić w histerii. Znaczy, musimy pomagać, musimy być razem, ale musimy też na przykład chronić dzieci, żeby dzieci nie były bombardowane przez cały czas informacjami o wojnie. Wiesz, no wczoraj dobrałem dziecko od znajomych. My się staramy, żeby oglądać tylko, rozumiesz, fakty wieczorem i wypraszamy dziecko. Mówimy o tym, co się dzieje, jak to wygląda. No ale wiesz, no odbieram 10-latkę i on mówi, o, bo tam w końcu zobaczyłem, jak to wygląda, że tam są trupy na ulicach i tak dalej. Mówię, no jednak nie. Wiesz, ja pamiętam ten trochę chyba nasz błąd mój, to znaczy mówię o 11 września, jak to nagle nasze dzieci, no kiedy to było, prawda, małe widziały właśnie w TVN24 wtedy, który no w sumie dopiero co zaczynał, wiesz, te dwie wieże i ten obrazek, który był cały czas powtarzał, pamiętam potem rysunki ze szkoły, że wszystkie dzieci rysowały dwie wieże i wpadające samoloty w to, wiesz, i ten, myślę sobie, że to naprawdę bardzo mocno utkwiło, wiesz, w ich głowach, jeszcze tym bardziej, że jeszcze w szkole na przykład radzono, żeby poradzić sobie z tym, to właśnie dzieci to wyrzucą i niech to rysują. I teraz, wiesz, właśnie tak chciałem się spytać, ale już sam powiedziałeś o tym, jako tata, bo twoja córeczka, tak? To jest tak, że ja mam dorosłą córkę i syna, który ma, no właśnie, tam, 11 lat. Tak, i jakby, no wiem, i właśnie teraz jako tata zastanawiam się, wiesz, no tak, z dorosłym synem porozmawiasz na ten temat, prawda? No tak, ale tutaj jakby tak. Z dzieckiem trzeba, jakby z 11-latkiem trzeba trochę. No właśnie, nagle z 11-latkiem. Trzeba trochę inaczej. Wiesz, no, staram się też tak to wyważać, że z jednej strony nie można udawać, że to się nie dzieje i nie można tego ukryć. Z drugiej też mówi o różnych rzeczach. No, że z jednej strony oczywiście ta wojna, ten atak jest wiesz, to w ogóle brak słów na to, co się dzieje. Z drugiej to, co obserwujemy, czyli taką niezwykłą solidarność Polaków, o tym niezwykłą solidarność mówić, tak. Międzynarodową. Znaczy, jeszcze pamiętam w piątek byłem przekonany, że będzie w ogóle, wiesz, business as usual, że miną 3 miesiące i będziemy budować zasieki z wydrukowanych wyrazów zaniepokojenia, a jednak to takie stanowcze nie całego świata. Całego wiesz, świata, wiesz, jakby myślę sobie, że on by musiał teraz, nie wiem kogo tak serio zbombardować, jeśli mówimy o tym trochę psychopacie, wiesz, z tego, z bunkra, to, że po prostu musiałby naprawdę już chyba wszystkich, bo to jest coś, co pamiętam, wiesz, jak dziadek opowiadał o słynnym, sorry, przepraszam, 39, prawda, że byliśmy sami, że sojusze, nikogo tu nie było. No teraz jest coś troszkę inna jest sytuacja, wiesz. No, jest totalnie inna sytuacja. We mnie jest takie gorzkie myślenie, czy inaczej by się to potoczyło, gdyby wydarzyło się tak w 39? Gdyby cały świat odpowiedział nie, gdyby do nas zaczęły płynąć, rozumiesz, rakiety. Gdyby tu byli żołnierze innych państw, a nie było, byli tylko doradcy. I amunicja. To jest w ogóle bardzo ciekawe, także jakby takie to stanowcze nie, to wiesz, tak brutalne uderzenie tymi sankcjami, co oczywiście wiadomo, jaki to ma cel, mam nadzieję, że ten cel się uda zrealizować, znaczy celem jest wymuszenie zamachu stanu. To jest jedyny sposób na zakończenie tego, wiesz, w miarę szybko. I oczywiście ludzie chodzą, czy mi nie żal zwykłych Rosjan. No właśnie, bo wiesz, są takie właśnie głosy, że kultura zasługuje właśnie na tą blokadę, że wiesz, przestają być zapraszane teatry, że balet nawet i tak dalej. No z drugiej strony, no... Słuchaj, często to są balety, orkiestry, które się występowały na Kremlu. To jest tak, że wiesz, w Polsce nie było bezpiecznie wychodzić na ulicę w latach 80. Nie było bezpiecznie wychodzić w Gruzji, nie było bezpiecznie wychodzić na Ukrainie, kiedy był Majdan. I wszyscy to zrobiliśmy. Tak, tak. Znaczy, sorry. No wiem. No tak, no, że, no, 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 ja rozumiem, że to dotyka, ale z drugiej strony, no, co mamy powiedzieć, prawda, o tym, co widzimy, czyli wiesz, o ukraińskich dzieciach i tak dalej. Tam spadają bomby na szpitale. Ja sobie wyobraź sobie analogiczną sytuację. Mieszkalne. Oczywiście, jak mówi poetka, tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono.
Ale nie wyobrażam sobie, że jestem żołnierzem polskim, który siedzi w koszarach. Nagle ktoś do niego przychodzi i mówi: hej kochani, pakujemy się, bo robimy inwazję na Bratysławę. I ludzie wchodzą i mówią takie, i ludzie wstają i mówią: taki jest rozkaz. Nie wyobrażam sobie tego. Nie wyobrażam sobie, że mój kraj napada jak na sąsiedni kraj. I rozumiesz, no i gdzie jesteśmy, Szymon? My jesteśmy pół godziny później na ulicy. Znaczy no wiesz nie. Co, tak, ale też tam jest właśnie, chyba tak się dzieje, że stąd te ataki rakietowe, że po prostu morale, że łatwiej chyba wcisnąć guziczek, bo morale tej armii, tych 18-letnich chłopców jest po prostu tragiczne. Znaczy oni chyba nie chcą w tej wojnie uczestniczyć w ogóle, wiesz, i wysiadają z tych czołgów, wiesz, piją herbatę od nich podawaną, albo po prostu w ogóle uciekają. Słuchaj, no miejmy nadzieję, że morale tej armii jest, bo jest, nie wiem, jaką ci ludzie mają motywację. Mhm. Tak? Znaczy to już nawet sobie wyobrażam... Propaganda, wiesz, no, oni tak. Mają taki obraz świata, że mieli ich witać z kwiatami. No wiesz, ale z drugiej strony, no pamiętamy motywację na przykład w 1939. No, przede wszystkim Niemcy zbudowali wielopiętrową taką sekciarską narrację wokół tego, która też była atrakcyjna w jakiś sposób, nie? Oni mieli wielkie korzyści z przestawienia całej gospodarki na przemysł uzbrojeniowy. No a tutaj, wiesz, tutaj tego nie ma. No i mam wrażenie, że to połączone z tymi sankcjami, niskie morale armii, sankcje, zaduszenie po prostu rosyjskiej gospodarki. Paru oligarchów, którzy chcą sobie pojechać na Ibizę ze Swietłaną. Zawinięcie po prostu ich, wiesz... I nagle się okazuje, że można na to, że to nie jest tak, że tego nie można. Można to położyć rękę na tych jachtach i willach. I może to po prostu, wiesz, wymusi zamach stanu. No rozumiem, że na to wszyscy liczymy. Tak. A powiedz mi, słuchaj, jak ty sobie radzisz sam, tak myślę sobie, ze swoim, wiesz co, stresem? Tak, może to jest takie, wiesz, intymne pytanie, bo ja próbuję na przykład jakieś takie, wiesz, takie skoki jakieś w bok, takie... wiesz, działalności, żeby, wiesz, nie siedzieć tak serio, tak, no jak na przykład masz problemy ze snem, jak zasypiasz? Nie wiem, no głupie pytanie może. No nie wiem, ale o ciebie, wiesz, takie... Na boku. słuchaj, znaczy nie, no to jest tak, że nie wiem, być może ja po prostu mam jakieś takie, jakoś do tego podchodzę tak dość intelektualnie, czyli wiem, że są jakieś rzeczy do zrobienia, które staram się robić. Musiałem tutaj wrócić do, wiesz, do bycia aktywistą i działaczem. Właśnie. I to jest okej, okay, bo to mi daje jakąś taką sprawczość, że mogę wykonywać jakieś telefony. No poza tym, wiesz, no wczoraj przed zaśnięciem nie oglądałem TVN24, tylko czytałem komiks. I gdzieś uważam, że to potrwa bardzo długo. Rozumiesz? To nie będzie tak. To jest jakby to nasz sąsiad został zaatakowany, trwa tam wojna, nie wiadomo ile ta wojna potrwa, nie wiadomo ile potrwa lizanie ran powojennych. Znaczy to nie jest kwestia, że my w jeden weekend musimy zgarnąć kogoś z granicy. Dobrze, że to robimy, ale musimy się będzie za przygotować. Pół roku? Musimy się przygotować na coś, co będzie trwało długo. Musimy nie tylko liczyć na naszą wzajemną solidarność, ale jednak wymuszać na tym, żeby to państwo zorganizowało, wiesz, ten system. No i to jest, myślę o tym. I jakoś tak przyznaję, że nie mam we mnie takiego wielkiego stresu. Może też dlatego, że jestem po prostu z Polski. Rozumiesz? Jestem z Polski. Kurde, ale czy to zawsze jest jak wojna, coś jest, to musi się dziać u nas albo tuż obok nas? Business as usual. Doceniam to, że reakcja świata jest inna niż była w 1939. Niesamowite. Wiesz, to naprawdę, że Szwajcaria na przykład, wiesz, blokuje konta, to niesamowite jest. Doceniam to, że po raz pierwszy w historii my jesteśmy po tej lepszej stronie świata, zauważ. Czyli wiesz, będąc częścią Unii Europejskiej i NATO, to nie jest to samo, jak niektórzy mówią, że to samo, co te pakty przedwojenne, co nie miały znaczenia. Rozumiesz? Tym bardziej... No nie chciałbym się, kurczę, wiesz, teraz rozczarować, że jednak w chwili próby nie będzie inaczej, ale moim zdaniem jest inna sytuacja. Słuchaj, a powiedz mi, czy myślisz, że to jest tak teraz, że to już zmieniło nasze życie i to zmieni na bardzo, bardzo długo, że Jak byś to prorokował? Czy to jest tak, myślisz, bo wiesz, no też rozmawiam z ludźmi, którzy powiedzieli, stary, świat się zmienił wczoraj. Wiesz, chcą zmieniać pracę, chcą, nie wiedzą, czy ją będą mieli, że to wpłynie na gospodarkę, na wszystko, bo nagle, wiesz, no parę milionów ludzi się pojawi tutaj i teraz... Wpłynie, wiesz, no żona mi przysłała, wczoraj zdjęcie tankowała, tak, paliwo, ponad 6,5 złotego. Oczywiście sporo uchodźców z Ukrainy, jeśli wojna będzie trwała,
pójdzie dalej, część zostanie tutaj, no bo to jest naturalne, że ludzie czekają, aż skończy się konflikt i będą mogli wrócić do domu. Część będzie chciała się tutaj... Wielu, którzy przyjeżdżają, bo tam mam znajomych w Chełmie, którzy organizują pomoc i opadają, że wielu z nich nie chce jechać dalej, tylko dokładnie. Są tam. Tak, na przykład zajmują sale, hale w mieszkaniach, w domach mieszkają u innych i cały czas mówią, że to jest tylko moment, że oni wrócą, że oni w ogóle nie projektują tego, że za tydzień... Czytaliśmy książkę od historii. No, tak. W 1939 też wszyscy myśleli, że to jest, że to jest na chwilę, a może wcale nie być na chwilę, tak? No jakby rozumiem, że większość tych ludzi będzie chciało zapewne i fajnie zostać tutaj. Mhm. Jest jakieś podobieństwo języka, podobieństwo kultury, wiesz, jest tutaj już duża przecież, duża diaspora ukraińska. W Radiu Z, słuchaj, już robiliśmy lekcję języka ukraińskiego. Bankomaty mówią po ukraińsku. Tak, słuchaj, wiem, że na przykład dywan, słuchaj, to jest sofa. To bardzo dziwnie. No ale jakoś tak, wiesz, na przykład pościeleć Warto się uczyć, tak jak wiesz, no tak jak dywan, w Kalifornii. No, w Kalifornii musisz znać hiszpański, nie? No tak. Wiesz, no w Polsce będziesz musiał znać ukraiński. Okej. Znaczy wiesz, świat się zmienia, ale myślę, że temu towarzyszy po pierwsze jakaś duża taka katastrofa humanitarna, po drugie zapewne ogromny kryzys ekonomiczny, po trzecie pewne załamanie się niektórych branż. No wiesz, no jestem przedstawicielem kultury. No wiesz, no jak w ciężkich czasach ludzie kupują jajka i buty, a nie książki. No tak. A myślisz, że... A masz czytelników? Tam no masz na pewno. Masz tłumaczone wiele. Mam tłumaczenia książek na ukraiński. Dzwoniłem do swojej tłumaczki. Czy nie chce... Gdzie mieszka? Moja tłumaczka jest akurat z Lwowa. Dzwoniłem do niej, czy nie chce z rodziną przyjechać do Polski, że my jej oddamy mieszkanie, które mamy. Że to załatwimy, że to ogarniemy, że ja... Nie chce przyjeżdżać? Ja postanowiłem, powiedziałem, że w ogóle mogę po nią pojechać do Lwowa, a potem, że podobno nie wpuszczają, żeby ewentualnie odebrać z granicy. Ona mówi, że na razie nie. No, że dziecko nastoletnie cały czas chodzi do szkoły, nie chcą wyrywać dziecka, że w Lwowie, jakby, że na Lwów, znaczy, wiesz, nie sprawdzam dla wiadomości, bo jestem na jakichś spotkaniach, że na Lwów nie spadają bomby, że są tylko jakieś alarmy. Znaczy, oczywiście słyszysz, jak to brzmi. Na Lwów jeszcze nie spadają bomby, są tylko jakieś alarmy. Znaczy... Tak. Znaczy... Wiesz, ja powiem ci tak, ja ci zdam relację ze swojej jakiejś naiwności, bo ja naprawdę, uwierz mi, że byłem, nie wiem, to jest coś, może jakiś gen komika i takiego, wiesz, że na siłę, bo naprawdę uwierz mi, że ja nie wierzyłem, że on to zrobi, nie wierzyłem, że ten drań, cały czas, jak już te wojska były, wiesz, okalały całą Ukrainę i było, i wtedy ja do końca mówiłem, że nie, że to jest jakiś manewr, że on się z tego wycofa, że to jest straszenie, że potem powie, że to były tylko manewry. Ja na serio... Nie wierzyłem, że on to zrobi. Słuchaj, to jest tak, że... No to ja wierzyłem. Ja wierzyłem. Ty wiedziałeś, że tak, znaczy, byłeś pewien, że... Znaczy, nie wiedziałem, wiesz, no, teraz wszyscy oczywiście są prorokami, tak? Ale bałem się tego. Bałem się tego. Wiesz, ja sporo jeżdżę z tymi swoimi tłumaczeniami. No i jakby takim drugim, dla mnie najważniejszym rynkiem po Polsce książkowym jest Francja. No i oczywiście Francuzi pytają o politykę. Pytają o politykę, pytali, co się u nas dzieje, pytali się, jak to, co się u nas dzieje, ma wpływ na Unię Europejską i tak dalej, i nie, tak już dalej. Nie, już z tego, już chcemy być w Unii, także już... Już chcemy NATO, być w Unii, także tak? Już... Chcemy być w Unii, w NATO, za chwilę w ogóle euro przyjmiemy. Wyślij update taki, wiesz. Ja zawsze mówiłem, że największym zagrożeniem dla Europy nie jest wcale ani Orban, ani Kaczyński, ani po prostu, rozumiesz, jakieś tam ekstremiści lewicowi czy prawicowi w Europie. Jedynym prawdziwym zagrożeniem jest Władimir Putin. Kurde, to mój dziaduś. Znaczy, że Putina jeszcze nie znał, ale tych poprzednich i zawsze to powtarzałem. Wiesz, i powtarzałem to w wywiadach, mówiłem to zwłaszcza po Krymie. Słuchaj, śmiali się ze mnie. Serio. Bo ty jesteś Polakiem, bo Polacy są paranoikami, bo Polacy są rusofobami, bo wy nie rozumiecie rosyjskiej duszy, to jest wspaniała kultura. Mój dziadek... Ale oni muszą mieć takiego trochę cara. Ja mówię, to nie jest trochę car, to jest gość, który podpali świat. Kurde, wiesz, wystarczy wy na niego Polacy spojrzeć. Zawsze to samo. Wystarczy na niego spojrzeć, natomiast wiesz co, mój dziadek, który był w armii amerykańskiej po upadku powstania, dostał się do armii amerykańskiej, bo został jego oflag oswobodzony i dziadek był przez 2 lata w armii amerykańskiej i czekał na wojnę z Rosją. Ale był w zgrupowaniu armii Patona i tam po prostu polski korpus się tworzył. I dziadek absolutnie był przekał, że będzie wojna z Rosją i że on tu już w armii amerykańskiej, że będzie po prostu wojna. I
no, głosił słowo jakie, wiadomo, antysowieckie i tak dalej, i tak dalej. I został wezwany, zatrzymany przez military police, postawiono go przed pułkownikiem Amerykaninem, bo nagle nastąpił szybki zwrot i pułkownik amerykański powiedział, dlaczego kapitanie Skiba chodzicie i opowiadacie o naszym przyjacielu rosyjskim takie rzeczy, zakazujemy mówić i tak dalej, bo pan podburza, nie będzie żadnej wojny, przecież to są nasi sojusznicy. Rozumiesz? W sekundę. A naprawdę byli... Dziadek był pewien, że będzie taki konflikt i że znowu, słuchaj, wiesz, już na tym froncie zostanie. Dziadek miał rację, myślę. I oczywiście to jest, wiesz, no my o tym rozmawiamy, tak, wiesz, no w kontekście, jeszcze, wiesz, no w ogóle przecież zaprosiłeś mnie, jak mnie tutaj zapraszałeś, tak, to było w kontekście programu rozrywkowego o jakichś debilach, którzy żeglują przez... Nie, żeglują, no nie nazywaj siebie tak, wiesz, brodę masz, no, nie, wiesz, ale, właśnie taką trochę hemingwayowską, stary, że, człowiek i morze. Że przed wojną to było okej. Okay. Zrobimy sobie rozrywkowe rzeczy, trochę się interesujemy. Czekaj, ty już takiego słowa przed wojną, to już wiesz, tak jak... No, a jak chcesz to nazwać inaczej? Myślę, że tak zaczniemy to nazywać, że przed wojną były, jak dziadek zawsze mówił, piękne cukiernie i że o 4 nad ranem mógł pójść i obudzić cukiernika i kupić ciasteczka dla żony. Pamiętaj, że w czasie wojny też były piękne cukiernie. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że, wiesz, bo jest taka pewna niestosowność, że u naszych sąsiadów spadają bomby na szpitale, a my tak sobie normalnie żyjemy. I to mi zawsze przypomina taką opowieść o powstaniu, że wiesz, jak powstańcy uciekali ze Starówki, do Śródmieścia. Znaczy Starówka i Śródmieście to właściwie jest ta sama dzielnica. No i oni uciekali spod walących się, płonących gruzów, spod leżących wszędzie trupów. Przechodzili kanałami do Śródmieścia, wchodzili na Świętokrzyskiej, a tam ludzie siedzieli w garniturach, czytali gazety, pili kawę w kawiarniach, no bo powstanie było obok. No tak. I wiesz, to jest w ogóle jakieś takie dziwne pytanie, że ja się czuję zawstydzony normalnością. Okej. Okay. Słuchaj, to porozmawiamy, znaczy okej, okay, właśnie nie okej. Okay. Zygmunt, porozmawiamy wobec tego o żeglarstwie, o szóstce Robinsonów, którzy postanowili zamknąć się w Mydelniczce. Poudawajmy chwilę, że jesteśmy przed wojną, pogadajmy o tym programie, pogadajmy o tym przygodzie. No, świat nie ma przycisku pauzy. Ten program jest normalnie emitowany. I oczywiście też to oglądam z ciekawością i tak się pocieszam trochę, no, że nie da się po prostu bez przerwy gapić w TVN24, nie? Postanowili zostać celebrytą, tak? Znaczy właściwie nie... Hej ziom, jak tam? Gwiezdny pył. No podobno dobra, dzisiaj jesteś, nawet masz na sobie puder już. Puder, tak, ponieważ rano właśnie, rano się nagrywałem i w TVN-ie mnie umalowali, nie to co tutaj. Radio odchodzi do przeszłości, nagrywają gości, ale nie malują. Nie, zadzwoniliśmy do nich, żeby nie marnować proekologicznie, czy jest już przyjdzie do nas upudrowany z waszym pudrem, bo jakbyś od nas szedł do nich, to byśmy cię umalowali. Zero waste. Zero waste. Ale opowiadaj właśnie o tej karierze. Ani kropla podkładu się nie marnuje w polskim show biznesie. Tak. No i faktycznie, no to było coś takiego, że ja w ogóle od wielu lat żegluję. Co tak trochę trzymałem dla siebie, że to jest taka moja prywatna sprawa. No i któregoś dnia zadzwonili do mnie z TVN-u, czy ja wezmę udział w reality show. Ja mówię... No bo właśnie ja mówię, ja pokazuję, bo reality samo w sobie, no wiemy jaki to jest gatunek. Tak, no, także mówię, tak, że nie, oczywiście, że nie. Oni mówią, no tak, ale panie Zygmuncie, to nie jest tak, że się odpada, to nie jest taka żenada jak zwykle, to jest taki format podróżniczo-przygodowy. Ja mówię, ludzie, dajcie spokój, tak, serio, znaczy... Nie będzie pan drugą Rozenek. Tak, nie, rozumiesz, ja mówię, nie chcę po prostu, no mówię, pani tak marnuje swój czas, pani marnuje mój czas, ja chcę być uprzejmy, ale to się robi taka rozmowa, jak ktoś dzwoni z ofertą, odkurzacza, że trudno powiedzieć, trudno rzucić słuchawkę. No i mówi pani, ale to polega na tym, że trzeba z Romanem Paszkę przepłynąć przez Atlantyk. Nie takie... ten palec zamienił się takie, na... Ciągle nie... Ale proszę przysłać szczegóły. Słuchaj, no i skończyło się tak, że z jakąś doborową ekipą, naprawdę doborową. Kto tam jest? Trzy dziewczyny. Natalia Przybysz, Maja Hirsch, Renata Kaczoruk i trzech chłopaków, mężczyzn, czyli Antek Królikowski, Piotr Poseł, Lido i Marzec i ja. Och, kurde.
Plus Roman Paszka jako kapitan. Jesteście sami na Atlantyku, tak? Jesteśmy totalnie sami, na zbyt małej jak dla nas łódce i płyniemy, bo w sumie tak 12 nas było w sumie na łódce, 6 uczestników. Czyli boję się spytać, jak ktoś odpada, co, dwie osoby, co się z nim robi? Dwie osoby załogi. Słuchaj, wygrałem, jestem tutaj. A, okej, dobrze. Czyli ty już w ogóle żeglowałeś przedtem, właśnie, tak, bo ja cały czas miałem wrażenie, że co ci przyszło do głowy, ale to nie jest tak, że ty taki jesteś po prostu, no, nie jesteś wilkiem morskim. Trochę nim jesteś. Trochę jestem. Bo ty masz w ogóle taki teraz trochę taki, wiesz, i ta brudka, i ten tak jakoś hemingwayowsko to wszystko, i stary człowiek, i morze. Wszystko razem jakoś to się komponuje. Boże, musimy się spotykać częściej. Przepraszam, że ja... Ale ty, no powiedz o tym rejsie, niesamowite. Czyli nie było tak, że... Słuchaj, to jest tak. Bierzesz 6 uczestników, dwóch fantastycznych żeglarzy, Roman Paszka jako kapitan, Adaś Skomski, regaciarz wspaniały jako pierwszy oficer, 4 osoby ekipy telewizyjnej, reżyserka, 2 operatorów, dźwiękowiec. Ładujesz ich na łódkę, 12 osób, która teoretycznie jest zarejestrowana na 10 miejsc do spania, tak naprawdę ma ich 8, jest za mała na to wszystko. Wysyłasz ich na ocean i mówisz, siema, nara. 22 dni. Bez żadnego wsparcia, bez żadnego kontaktu. Czyli równo 22 dni, skąd wypływacie, a dokąd dopływacie? Słuchaj, z Wysp Kanaryjskich na Martynikę. Przez ocean. Żadne po prostu, Zatoka Gdańska. No i co, i są normalnie sztormy na przykład? No... Sztormów nie było, były szkwały, były momenty dziwne, były momenty straszne, były momenty niebezpieczne, były momenty nie do zniesienia. A co, cholera, przepraszam, że spytam, z żeganiem tak zwanym, sorry, no bo... Słuchaj, no... Co środa, 21:35. A, okej, okay, dobrze. Tam wszystkie szczegóły. Ja mogę powiedzieć, że ja nie żegałem. Ja nie żegałem. Ja w ogóle, mi się choroba morska zatrzymuje na takim etapie, kiedy chcę się jeść bez przerwy. Co jest... Ma swoje minusy. Kiedy nagle uważasz, że odżywianie się przez cały dzień klepkiem ryżowym z Nutellą, to jest doskonały pomysł. Ale znam chorobę morską, także nawet jak nie żygam, wiesz, bo choroba morska to nie jest żganie, to jest taki dziwny bunt całego organizmu, który w ogóle nie wie, co się dzieje, nie chce, żeby się to działo. Jest to bardzo rozbijające, wyłączające. To jest jakiś procent ludzi, którzy w ogóle tego nie odczuwa. No, są tacy, którzy odczuwają zero. Ja czuję taki dyskomfort. No to znaczy, że dobrze, bo to jest nie do przetrwania. Przez chwilę. No ale tak, ale bo powiedziałeś dużo takich pozytywnych rzeczy o tym, że właściwie się należy, że powinni, ale czy to nie jest tak, że jednak taki trochę reality show podlega takim, no, że jest to jakaś taka partia szachów, że się troszeczkę to podkręca, no jakieś konflikty, tam ktoś komuś chowa kapcie, czy nie, czy w ogóle czegoś takiego nie ma. No, że... Słuchaj, nagle jeżeli ktoś tam się pojawia, kompletnie nie akceptujesz i teraz nagle, wiesz, 22 dni, no straszne, no. No tak, ale to była taka sytuacja, możesz kogoś nie zaakceptować, nie? Tak. I co? No i tak musi z nim być, jesteś, jedna załoga. Jesteś w jednej załodze, pośrodku niczego, na, rozumiesz, na 7 metrach kwadratowych pewnie życiowej przestrzeni. Do czego korzystałeś? Z cierpliwości? Z jakich rzeczy? Które ci... Oj, słuchaj, teraz... Z pisarskiej cierpliwości, bo to jest... Teraz widzę, że mieliśmy różne taktyki. Znaczy, okej... Okay, no wiesz, bo nie ma co udawać, że ja tam nie ma kamery. Jest ta kamera. Ja to powiem wprost. Myślę, że nikt tego nie planował, że to nie miało tak wyjść, ale wyszedł z tego... zarejestrowany, więc możecie państwo zobaczyć. Eksperyment psychologiczny. I to jest tak, że od tej opresji, bo tak, jest taka dziwna sytuacja, niby ona jest jakoś tak zawodowa, jesteś nagrywany, wiesz, że musisz kontrolować swój wizerunek, to co się dzieje, z drugiej wpadasz w taką przestrzeń poza czasem, poza miejscem, też poza ciałem, wiesz, no ja myślę, że jak oni robili te castingi, no wiesz, no 3 facetów, 3 dziewczyny, może będzie, wiesz, napięcie, spojrzenia, erotyka, spotkajmy się po prostu, rozumiesz? Za sterem jest troszkę cienia, wiesz, chodź, gdzie? Złapnie za rękę, chodź oglądać delfiny parasztujące przed siobem. I to jest, wiesz, ale wiesz, my żeśmy się odarli też z tego. Tak. W sensie takie sprowadzenie do człowieka. W pewnej chwili, myślę, to niestety będzie widać, że dostaliśmy już takiego, już przejęliśmy swoją ciało pozytywność. Nie było tam żadnej osoby wyrzeźbionej na siłowni.
jakby takim ostatkiem siły się trzymaliśmy, żeby po prostu nie latać tam na Golasa, bo zyskaliśmy jakąś taką łączność z naturą. Myślisz, że jakby to dłużej trwało, to mogłoby się taki skończyć taką bezludną wyspą, że sobie chodzi para, znaczy sześć... I to nie byłoby erotyczne. Wiesz, i to nie byłoby erotyczne. Znaczy, wiesz, był problem z dostępem do wody. Utrzymanie takiej, wiesz, higieny było niemożliwe. Wiesz, bez higieny, bez przestrzeni osobistej, bez prywatności. Za kim tęsknisz z tego programu? Znaczy, prawda jest taka, że my się dzisiaj widzieliśmy, bo też mamy jakieś tam nagrania promocyjne, jest między nami dziwna więź, jak między kolegami z wojska, taka więź, której trochę nie da się opowiedzieć. Oni tego nie przeżyli, to my. Oni tego nie przeżyli. Wiesz, i to jest, jak mówię, że każdy jakoś na swój sposób sobie radził. Ja na przykład wziąłem furę książek, czytnik załadowany literaturą. Ale gdzie tam można by było? Był czas na to? Bo jakiś był podział obowiązków. Czy to jest tak, że tylko siedzicie i gadacie, czy ciągniecie te łajby? Są dyżury, zadania? No właśnie, są dyżury, są zadania. My w różne rzeczy uciekaliśmy. Na przykład Natalia Przybysz i ja uciekliśmy do kuchni. A podobno dobrze gotujesz w ogóle, czy nie? Staram się jak mogę. My usiedliśmy do kuchni, robiąc, wiesz, Natalia jest turbo wege. Ja jem ryby i stworzenia morskie. No ale mówię, okej, okay, ty gotujesz wege, to gotujmy, wiesz, nie ma sprawy. I to, słuchaj, najlepsi byli ci żeglarze, bo oni są regatowcami, zawodowcami, zalać zupę z proszku i tak dalej. A to, żeśmy przez 22 dni wydali 22 obiady, w tym, jak były niedzielne. I to czekaj, tylko wy razem cały czas w kuchni nie było? My faktycznie dużo. Leroy był specjalistą od ryb, bo udało się tam trzy razy złowić rybę. Razem z Mają robili, wiesz, czy zupy rybne, czy potrawki rybne. Znaczy, był to trochę... W pewnej chwili była to restauracja na falach. Chcieliśmy coś takiego robić dla siebie, nie? I to takie gotowanie, to karmienie było taką fajną rzeczą, żeby to zrobić. I były dni, kiedy kuchnia bez przerwy wydawała, mimo ograniczeń przecież takich, wiesz... No rozumiesz, tam jeden palnik, ciężko coś zrobić, to wszystko jest małe, ciasne, no i cały czas podskakuje na tych falach. No i wiesz, no każdy usiłował sobie jakoś radzić z tym. No, wyobraź sobie, kurczę, no jakby to opowiedzieć. Idziesz na imprezę. Nie znasz ludzi, ale w sumie są fajni. Jest impreza, siedzicie w kuchni. Kuchnia mała, tak jak ten stół tutaj. Nagle odcina tę kuchnię i ona zaczyna płynąć. No i mówisz, dobra, 2 godziny, fajni jesteście, gościowcy, spadam do domu. Ale wyobraź sobie, że tutaj jesteś zamknięty i nagle się okazuje, że z tej kuchni nie możesz wyjść przez 22 dni. Nie no, strasznie. Może i ci ludzie fajni, może i impreza spoko, ale... A ja chcę do domu, no. Do swojego łóżeczka. Nie ma do domu, nie ma do łóżeczka. Wiesz, tam w sumie, ja tam trochę byłem bezdomny, też nie każdy miał swoje łóżko, do łóżka było jakieś przechodnie, było mniej łóżek niż łóżek. Degradacja była za jakieś złe zachowanie na łajbie, degradowali cię pod pokład, tak? Się pakowali, czy nie? No tam nie. Kapitan usiłował nami zarządzać. To też jest oczywiście ciekawe, że nie jesteśmy wszyscy osobami, którymi da się zarządzać. To też... Wiesz, rodziło konflikty, ale pytałeś wcześniej o konflikty, że telewizja karmi się konfliktami. Znaczy, to jest dziwne, ale my tam chyba nie mieliśmy żadnego konfliktu. Znaczy, wiedzieliśmy, że jak wejdziemy w konflikt, jak wejdziemy w naparzankę, to jest koniec. No wiesz, bo ja się pokłócę. Rozumiesz, Antek Królikowski, po pierwsze, wiesz, jak w tym... Ale wiesz, twoja żona mówi, że ty się rządzisz w ogóle trochę. Ja się rządzę, oczywiście. Rządzisz się, no więc nie chciałeś być takim paskę dwa. Moja żona, jak mnie tam wysyłała, to mówiła, Zygmunt, mam do ciebie jedną prośbę. Nie zarządzaj. I próbowałeś nie zarządzać? Ja to sobie siedziałem tam, patrzyłem na to, co tam się dzieje, a tam był moment, że tam był po prostu rozpiździel, syf, nieogal. Ja, wiesz, to jest dla mnie jak jeżdżenie żyletką po mózgu, jak widzę taki burdel, wiesz, taki nieporządek jeszcze na mojej przestrzeni. I siedzę sobie i słyszę w głowie słowa swojej żony. Nie zarządzaj. Bo gdybyśmy wyszli w konflikt,
Rozumiesz, okej, powiedzmy, że bym się skonfliktował z Antkiem. Znasz ten dowcip, po czym poznać aktora na imprezie? Okej. Może nie trzeba, sam ci powie. Sam ci powie, dokładnie. Po prostu aktorska energia dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do spędzania życia we własnej głowie w gabinecie, to jest psz, nie? I czasami miałem na niego takie, człowieku, serio, nie wiem, jakaś drzemka czy coś, tylko przestań na chwilę. No dobra, ale co cię przekonał? Mercedes podobno. Nie przekonał, że tam w ogóle popłynąłem? I dopiero jeszcze skończę myśl, że wiesz, jakbyśmy się pożalili, to co zrobimy, no? Nie pójdę z nim na wachtę, nie zrobię mu kawy, obrazimy się, wypchniemy za burtę, no bez sensu, wiesz, dlatego żeśmy nie eskalowali. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie. A co mnie już przekonało, żeby popłynąć? Dwie rzeczy. Po pierwsze, jest takie swędzenie w głowie, nie? Żeby jeszcze coś odjebać. A, no tak. Wiesz, nie? Zrobić coś, czego się nie spodziewają, zrobić coś, czego byś nie zrobił, znaleźć się w miejscu, w którym byś się normalnie nie znalazł, no. Okej, wiadomo, ten kolejny dzień taki jak poprzedni. To jest miłe, to jest bezpieczne, to jest fajne. Ale przecież już żeglowałeś wcześniej na jakichś swoich warunkach, prawda? Gdzieś tam się zaciągnąłeś do jakiejś jednostki. No wiesz, my mamy mamy swoją łódkę. Ja się nie muszę zaciągać. Jestem kapitanem na własnej łajbie i bycie kapitanem to jest jakby dla mnie naturalna kolej rzeczy. I tam mówisz, że... Ale wiesz, to mnie przekonał, poza takim... przeżycie, przygoda, coś innego. Grzesiek Kazdepkę, bajkopisarz Grzesiek Kazdepkę, który przyszedł do mnie i mówił tak. Widać, wiesz, zostało ci ten jednak instynkt kamery, bo to na przykład właśnie od razu rzuciłeś do kamery, wiesz, Grześka. Spojrzenie do kamery, to widać po tym. Nie mam kompletnie instynktu, myślę, że nagrywało się właśnie z innej, a ja wejdę na idiotę, który mówi do ściany. Dobrze, mów. Grzesiek mówi, pamiętasz Mercedesa Szczepana? Mówi, broniłeś go. Szczepana Twardocha. Mówimy tutaj o słynnej historii, kiedy to objęty został Szczepan Twardoch Mercedesem, tak? Że tak. Dostał Mercedesa, żeby mnie nie wiem, czy można zostać objętym Mercedesem. myślę, że to boli. Tak, no boli, że został twarzą Mercedesa. Szczepan został twarzą Mercedesa. I była afera, tak. Była oczywiście afera, jak to możliwe, że pisarz zamiast po prostu umierać na gruźlicę w wilgotnej piwnicy, to w ogóle reklamuje Mercedesa. Ja wtedy broniłem Szczepana i mówiłem, kurczę. Tak jakby, wiesz, że Romski został twarzą osiedla Szklanych Domów, wiesz. Glass Tower. Co jest w ogóle, rozumiesz, Glass Tower. Szklane zacisze. Szklane zacisze. No dobrze, ale szklana właśnie, ostoja. Jak broniłeś? Nie wiem. I broniłem, mówię, że jeśli celebrytami mogą po prostu być aktorzy, którzy raz wystąpili, tak, wiesz, w dwóch odcinkach serialu, to może być celebrytą po prostu świetny pisarz, który pisze doskonałe książki, który ma coś do powiedzenia. To właśnie on ma być twarzą Mercedesa, nie? I mówię, że literatura ma wyjść z tej, piwnicy, że my jesteśmy ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia. Z męczeństwa, którzy tak? Są spoko, z tego męczeństwa, z tej biedy, z tego umęczenia. I właśnie przyszedł Grzesiek Kazdepkę i mówi, Zygmunt, to ty broniłeś Szczepana. Ty mówiłeś, to pisarze mają być celebrytami, pisarze mają być widoczni, a teraz jak dostajesz propozycję zostania celebrytą, to mówisz, o mój Boże, może nie powinienem, bo jak na to koledzy spojrzą ze środowiska. Jaki będzie następny skład? Twardo, Doda, wiesz, już płynął, tak? Nie no, myślę, że będzie drugi sezon. I są dwie możliwości. No. Albo jednak mi się udało i zabiorą jakiegoś pisarza, albo jako osoba nienawykła do kamery i do show, zrobiłem z siebie tak kompletnego nudziarza, takiego idiotę, że już powiedzą... Słuchaj, mam doniesienia, byle, że właśnie nie. Byleby nie pisasz. Ale powiedz mi, pisałeś coś podczas, czy w ogóle też się odciąłeś od tego? Nie było to proste. Bo się prosiło jakąś taką marynistyczną. No już jedną... To jedną już zrobiłem, no, marynistyczną trochę. Wiesz, to wycięcie z tego wszystkiego, jak mówię, że sporo rzeczy, jak mówiłem o takim zainteresowaniu publicystycznym, że to jest jakieś takie... Wiesz, że to jest jakieś sztuczne, że to nie jest prawdziwe. I trochę też spojrzałem na literaturę w ogóle. Wiesz, jestem człowiekiem, jestem uzależnionym od fikcji, nie? Od najmłodszych lat. Fikcja. Przygody. Wiesz, przeżywałem te wszystkie przygody papierowe. Nauczyłem się robić swoje przygody papierowe, żeby inni je przeżywali. Ale nagle spojrzałem na to i mówię, kurczę, tego nie ma, nie? Znaczy... że jednak moja ulubiona filozofka codzienności od jakiegoś czasu, Natalia Przybysz,
pamiętam, składała nam życzenia świąteczne i mówi: kochani, przybysz wam życzy przygody i przyrody. I teraz żeśmy gadali i mówił, żebyśmy z rzeczy na przy, byśmy jeszcze dodali przyjaźń. Nie? Przyjaźń, przygoda, przyroda. Przybysz, ona to przybysz. Przybysz, tak. Przybysz przypomina. Tak. Przybysz przypomina, przygoda, przyroda, przyjaźń. I wiesz, i tak sobie pomyślałem, że nie da się mieć takich przygód, jakie czytałem od dziecka, fantastycznych, wypasionych z lutami akcji. To jest, wiesz, to jest niemożliwe. Nie da się mieć takich przygód, jakie ja sam opisuję w swoich książkach. Ale być może można mieć takie mniejsze przygody, ale żeby one jednak były prawdziwe. No i słuchaj, jak na tych morzach, powiedz, krakeny, czy to prawda, że syreny uwodzą śpiewem i czy to wszystko się działo? Śmieszne, że widziałem, że na twoich ustach zawisło takie zdanie: i biustem. Uwodzą, właśnie, no ale nie można, ale, no wiemy, ale że nie można. Przełknąłeś. Ja przełknąłem biustem, uwodzą śpiewem i śpiewem dobrym gustem. I dobrym gustem. Czyli polecasz siebie jako część przygodowej historii, reality? Sobie obejrzyj to. Nie wiem, co Dobra. Tam wyszło. Nie pokazują nam, bo jesteśmy niegodni. Ale myślę, że tak. Mam nadzieję, że to będzie o przygodzie. Mam nadzieję, że to będzie o takiej potrzebie, wiesz, potrzebie zdobienia czegoś, potrzebie przeżycia. I to we mnie tak strasznie głęboko zostało, nie? Że człowiek, wiesz, siedzi cały czas w tej literaturze, w tych filmach, w tych serialach i czeka na jakąś taką wielką, prawdziwą przygodę. I rozumiesz, mijają lata i to wszystko... I masz takie, że być może małe rzeczy, małe przygody, małe odjebania. Byłem ostatnio w Lizbonie. I tam jest taki pomnik odkrywców. Tak, ogromny. Niesamowity, tak. Wiesz, tam Henryk Żeglarz, Magellan, tak. Vasco da Gama. I żona mi zrobiła takie zdjęcie, jak ja sobie siedzę pod tym pomnikiem. Zdjęcie z wakacji, nie? Ja jestem taki malutki, bo to jest tam z daleka i na tym pomniku są ci wielcy odkrywcy. I to jest... Wiesz, to zdjęcie tak mnie poruszyło, że okej, okay, że nie każdy z nas ma... Wiesz, że oni też tam stali na tym wybrzeżu w Lizbonie, patrzyli na ten ocean i coś spędziało ich w głowie jakieś odjebanie. A ciekawe, co tam jest, nie? A ciekawe, czy się da. I chodzi o to, że nie każdy z nas osiągnie tyle, co po prostu Ferdynand Magellan, co Vasco da Gama. No wiadomo, ale, tylko... Ale żeby być tą malutką osobą spod tego pomnika... Trzeba zaprosić kamery TVN-u, żeby z takiego małego... Tak. Z takiego małego sobie wymyśli, co jest, wiesz, z jakimś przeżyciem, jakąś przygodą. I oczywiście nie namawiam państwa, żeby to robić w obecności kamer TVN-u. Totalnie nie. Ja się w ogóle... Ja nie wiem, co tam się działo... Boję się, wstydzę się, no ale czasu nie cofnę. Co powiedziałem, to powiedziałem. Co zrobiłem, to zrobiłem. I teraz ja byłem pewien, że mam fejkowe konto, wiesz? I to jest śmieszne, że nagle... Wiesz się, że na Twitterze, a nie na Tinderze. Nie, albo na Tinderze. Oszust z Tindera. A mi kiedyś ktoś założył konto na Tinderze, w sensie podszywając się pode mnie. No i najlepsze jest to, że rozumiesz... przyjaciółki żony nie dzwoniły do niej mówiąc: ty kurwa, ktoś twojemu staremu założył konto, tylko taki: a wiesz, czy tobie nie przeszkadza? Ojej, ja nie, wiem, czyli była jakby jakaś wątpliwość, że może na przykład, że tak mogło być, tak. I one tak sprawdzały, testowały, tak, wiesz. Tak, i takim, wiesz, takim trochę taką fałszywym takim współczuciem. Ale oglądałeś się i miałeś jakieś dobre notowania, jak to tam wyszło, bo tam chyba lajkują, nie lajkują? Nie, ale nie sądzę, myślę, że jestem za stary. Że rozumiesz, myślę, że tak po 40 to jesteś w ogóle swipe left, chyba jak nie, to mówią. Bo właśnie tak mi się wydaje, że to nie do końca właśnie. Jak mi się wydaje? Mam takiego kolegę, który ma takiego kolegę, który takie kroski wyskoczyły na kutasie. Ja wiem, właśnie nie ma, wiesz, że nie ma nikt, tak. Który to polityk zrobił coś takiego, że na jakiś temat się wypowiadała, potem, że coś mu wyskoczyło, a potem się okazało, że były algorytmy, czyli musiał... No nie, dobrze, przecież to był Lis. A, to Lis. Pamiętasz, że to Lis wszedł na jakieś prawicowe strony i mówi, potem zrobił jakiś wpis, jak to możliwe, że na stronach prawicowych się ukazują po prostu reklamy gdzieś tam ukraińskich prostytutek. Tak, a się okazało. Ja wiem. Reklama właśnie, kontekstowa. No właśnie, że wiesz, że głodnemu wyskakuje, więc no. To gramy. Dobra, uwaga. Mój gość jest bezcenny i jak zawsze w takich przypadkach zaproszenie go było kwestią ceny. To oczywiście żart, mam nadzieję, że nie wzbudzi jego gniewu, bo teoretycznie w każdym żarcie jest ziarno prawdy.
kończę tę zapowiedź, bo... Nie wzbudza to mojego gniewu. Się uwikłałem. Wymieniłeś tytuły wszystkich moich książek. Zapraszamy do Empików, zapraszamy do innych księgań. Proszę, powtarzaj to co chwilę. Zygmunt Miłoszewski, dzień dobry. No właśnie, bo chciałem sprawdzić ciebie, ile znalazłeś tytułów swoich książek w tym wszystkim. No. Nie napisałem ich aż tyle, także znalazłem wszystkim. Czyli nie tak jak Mróz, że musiałby, wiesz, albo zapowiedź musiałaby być bardzo długa. Ciągnąłbyś całą godzinną audycję. A potem, wiesz, ile kaw dzisiaj wypiłeś? Przepraszam, czy to już jest taka wiedza na mieście, że jestem uzależniony? Tak, dzisiaj wypiłem 3. A, no to nie jest dużo. A mierzyć ciśnienie? Nie mierzyć ciśnienie. Takich na wszelki wypadek nie. Uważam, że ciągle jestem za młody. Oczywiście totalnie to nie jest prawda, no ale nie, ale jakoś... Słuchaj, staram się, żeby to były słabe kawy. Ale to jest tak, że próbowałem zrezygnować z różnych rzeczy, z różnych swoich uzależnień, tak żeby sprawdzić, ile wytrzymam, nie wiem, tam... bez alkoholu, powiedzmy. Ile wytrzymam bez alkoholu, jak to brzmi? No wiem, no ale nie, w sensie, wiesz, no czasami tak, wiesz, no masz swoje lata, mówisz, Boże, bo znowu wypiłem pół butelki wina, może mam problem. Nie no, trzeba jakąś samoświadomość mieć. No i w ogóle nie jeść mięsa, spoko, w ogóle zrezygnowałem. Nie pić alkoholu, spoko. Papierosy rzuciłem dawno temu, ale próbowałem rzucić kawę, no i nie potrafiłem. Znaczy bóle głowy, jakieś takie rozbicie, znaczy w ogóle, wiesz, całe takie zespoły odstawienia. Stresowe, związane, a nie próbowałeś na przykład zamieniać na zbożową, jakąś tam taką inkę, albo nie, to chyba niepoważne, tak. Porównałbym to do czegoś, ale wszystko jest nieprzyzwoite, wiesz. A, no. Rozumiem, ale możesz mówić, że jakoś tam jest seks, ale i że... No dobra, ja wiem. Słuchaj, powiedz mi, jaki miałeś oceny z polskiego? Dobre. Bardzo dobre. I ulubieniec? Byłeś ulubieńcem pańc, Ananiasz, pupilek naszej pani? No tak, znaczy miałem wspaniałego polonistę w Ogólniaku i wcześniej świetną polonistkę w podstawówce. No i myślę, że tak, że może nie byłem już takim super pupilkiem, ale że wyróżniałem się pozytywnie. A powiedz mi, znalazłeś kiedyś na przykład wypracowania swoje z tego czasu? Nie. Nie, nikt. Nie. Znalazłem jakieś swoje prace ze studiów i no, jedna z nich została odrzucona, dlatego że jest zapewne splagiatowana, ponieważ była za ładnie napisana. Ale dlatego posądzono ją o plagiat, że była za ładnie napisana? Tak. No ale nie było dowodu żadnego. No nie było, no to wiesz, no, ja jestem stary, to były jakieś takie czasy preelektroniczne, nie można było wrzucić pracy i sprawdzić, czy to jest plagiat, czy nie. No znam, że jest to za ładnie napisane. Także, żeby było jasne, ja się nie chwalę, bo nie twierdzę, że ona była merytorycznie i naukowo cokolwiek warta. Po prostu była ładnie napisana. Niesamowite, ja pamiętam, zawsze miałem, że 4 za pomysł, albo 5 za pomysł, natomiast za odpowiedź na pytanie zawsze miałem, wiesz, albo na temat, tam, wiesz, właśnie 2, albo jakoś gorzej. Czyli ja zawsze jakoś gdzieś tam dryfowałem. A nie, spoko, to ja cię tak postrzegam. Bardzo dobre pomysły. No tak, pomysły, ale... A potem ta egzekucja, to się tak trochę, wiesz. Tak. Ale nie, to prawda. Ja nie mam w ogóle determinacji, nie umiem tak doprowadzać do końca, wiesz, przysiąść i pomysł jest... Słuchaj, to wiesz, jest takie powiedzenie pisarskie, że dobre pomysły to każdy ma. Rozumiesz? No, myślę, że po ulicy chodzi mnóstwo ludzi, którzy mają doskonałe pomysły na powieści i wielotomowe sagi, tylko to trzeba mieć jakiś błąd mózgu, który pozwala ci z tym pomysłem siedzieć pół roku i to zamienić w 500 stron powieść. No ale to jest trudne. Powiedz mi właśnie, o co to zależy? Ja myślę, że ty masz lepsze pomysły na powieści niż ja. Tylko, że ja potrafię je zrealizować. No właśnie, ale to myślisz sobie, że to jest tylko siedzenie na przykład? Znaczy nie tylko, tylko bardziej. Co w tym jest? Czyli jednak trzeba mieć jakiś tam zmysł matematyka, czyli człowieka, który usiądzie i konstrukcję nada, bo to jest główny problem. Ja na przykład próbowałem scenariusze pisać i nie daję rady. Nie umiem, jakby, nie umiem, mam te klocki, ale nie umiem złożyć tych klocków, wiesz, że była historia, coś z czegoś, taki czysty jakby... Słuchaj, no nie chcę odbierać tutaj... Wiem. Romantyzmu. No właśnie. Swojej profesji, no bo koniec, wiesz, w końcu to jest jakaś, jest ten efekt, to ten efekt ma być czymś, co cię zabiera w jakąś przygodę, w jakąś niezwykłą podróż, pozwala ci przeżyć coś, czego byś normalnie nie przeżył i to jest super w ogóle w fikcji, w narracji, w literaturze, ale... Etap dochodzenia do tego, etap dojścia do tego, żebyś ty, czytelniku, miał przygody, zachwycił. Się po prostu uśmiechnął, zachwycił, wzruszył, przejął,
no to ten cały etap wcześniejszy z mojej strony, no to ja nie cierpię tego mówić, ale to jest trochę taka księgowość fikcji. Bo żebym ja osiągnął swój efekt, żebyś ty się zachwycił, wzruszył, zaśmiał, to staram się, żeby to wszystko tam było na swoim miejscu. Tak. Czyli żeby to zrobić właściwymi rozdziałami, właściwymi akapitami, właściwymi zdaniami, właściwymi słowami w tych zdaniach, żeby efekt, który ja mam w głowie, żebyś ty siedział i mówił, to niemożliwe. Tak. No wiesz, bo jak to zrobi źle, to ty będziesz miał takie, ale w ogóle o co chodzi? No i to jest takie jak wypełnianie trochę tabelek w Excelu. W odpowiednim miejscu tabelki musi być odpowiednia rzecz. Mało tego, w Excelu wiesz, czy to zrobiłeś dobrze. A w pracy takiej artystycznej nigdy nie wiesz, czy to zrobiłeś dobrze. Gadałem sobie ostatnio z Krzyśkiem Czyczotem. Świetny aktor, który ma firmę robiącą audiobooki i słuchowiska. Tak. I gadaliśmy razem i mówimy, jakie to jest wspaniałe, kiedy czasami możemy zrobić coś, co kompletnie nie jest kreatywne. Na przykład wystawić fakturę, skontaktować się z księgową. A to jest super, wiesz, i to w ogóle mnie też na przykład cieszy i ja czasami sobie robię taki jeden dzień, kiedy na razie załatwię takie sprawy, zanieść paczkę do paczkomatu. Ponieważ to jest czynność, którą zapłacić można... Zapłacić rachunek. Bo to jest czynność, którą można wykonać tylko w jeden właściwy sposób. Tak. I właśnie gadam z Krzyśkiem i on mówi, ja go rozumiem, że to jest tak, że on robi księgowość, wraca do domu i wiesz, i się nie zastanawia. Czy ja mogłem inaczej wystawić tę fakturę? Czy ja ją powinienem jutro wystawić tak troszkę odmiennie? Czy gdybym VAT dał przed czy za, to czy efekt byłby lepszy? Nie. Czyli ja teraz, ponieważ ja teraz możesz to zrobić tylko w jeden sposób, który jest właściwy. I to jest wspaniałe. Ja teraz wysłałem kołdrę na Podkarpacie do dziadka, ale też muszę ci powiedzieć, że się zastanawiałem, czy dobrze zapakowałem. Może nie powinienem mieć takiego dylematu. No wiem, że dobrze, no nie wypada ta kołdra, no to jest zapakowana, a mimo czy to... Czy można źle zapakować kołdrę? No, ja widziałem, jak Tadeusz Kantor na próbach pokazywał aktorom, jak pakować paczkę i to trwało, wiesz, ze 2 godziny. Wiesz, jak się pakowało paczkę, czyli zawijało, wiesz, sznurek, cały, wiesz, system, no to było niesamowite. No zostajesz po prostu Christo kołdry. Słuchaj, romantyzm czy pozytywizm? Jak, no byłeś właśnie tym licealistą, to co zawsze cię bardziej wzniecało? No chyba romantyzm. Gdzie to? Pozytywizm na 100%. Ale romantyzm, suchoty, miłości... Przestań, po prostu nie żyłbym już od 10 lat po prostu. Na gruźlicę. Czyli jednak pozytywizm, ale to nudy na pudy. A może w ogóle oświecenie jeszcze powiesz. Nie, no dobra. Zapraszamy państwa na przewodnik po epokach. pozytywizm na pewno. Przede wszystkim pozytywizm to są powieści. Powieść jest dla mnie takim najfajniejszą formą narracji, bo naprawdę zabiera cię totalnie gdzie indziej, tak na długo, wiesz, daje ci w ogóle alternatywne życie. Poza tym mi się podoba to, że to sporo tych rzeczy pozytywistycznych było pisane na takim społecznym wkurwie. Przepraszam. Może być, no śmiało. Nie wiem, dobra, czyli, no wiesz, ale wkurw to jest dobre słowo, bo nie chodzi mi o społeczne zaniepokojenie kondycją otaczającego nas świata, tylko to było na wkurwie, tak. Na takiej niezgodzie na niesprawiedliwość, na to, że świat jest źle ułożony, że te relacje społeczne są krzywdzące, złe i to wiesz, oni chcieli to zmienić. I siedziałem ostatnio, jechałem samochodem, włączyłem sobie właśnie robione przez Czyczota słuchowisko z lalki. Nie audiobook, tylko słuchowisko. Wiesz, muzyka, role, efekty dźwiękowe. I w ogóle zapomniałem, jakie to jest świetne. Słuchaj, Adam Woronowicz, o mój Boże. Znaczy, muszę w ogóle... Jako Wokulski, tak? Muszę do niego zadzwonić. Jest świetnym Wokulskim, ponieważ jest cały czas jest poirytowany, jest wściekły. Jest taki, wiesz, nabuzowany. Ja pamiętam Kamasa, wiesz, w ekranizacji, prawda? Czyli i to taki jego, no bo on był z jednej strony romantyczny, czyli no, powstanie styczniowe, a potem pozytywista, tak? Tak, ale tutaj Woronowicz coś takiego świetnego wciągnął z tej postaci. Ale zakochał się romantycznie, no. Tak, ale też zakochał się, ale też fajne jest to w tej postaci, że on zdaje sobie sprawę, że ta miłość jest kompletnie bez sensu, że on nie powinien być zakochany. Bo to zła kobieta była. Że on nie chce być zakochany, ale nie może przestać i on tak naprawdę nienawidzi tego swojego romantyzmu, nienawidzi tego swojego uczucia.
jest to tak fantastycznie oddane. Także słuchajcie państwo, słuchowiska z lalki. Najlepsza... Lalka wraca w wielkim stylu. Lalka wraca w wielkim stylu. Nie wiem, czy nie zabrzmiało szowinistycznie. No właśnie. W ogóle co to za tytuł? Lalka. No proszę ciebie. No właśnie. Rozmawialiśmy o tak zwanej, przed wywiadem, o tak zwanej poprawności politycznej, że no wiesz, no tytuł lalka w tej chwili, hej, lalka. Ja bym raczej tak powiedział osoba plastikowa. O. Teraz właśnie. Słuchaj, wiesz co, bo bardzo lubię twoją, no to starą książkę, domofon. O Jezu, proszę cię, Szymon. Nie mogę tego mówić? No nie, no jakieś błędy młodości, no trzeba zadebiutować, tak? Ale czekaj, dlaczego ty to uważasz? Bo ja wiem na przykład, bo dowiedziałem się kiedyś, że prawa do tej powieści kupił Machulski, to prawda? No już wygasły dawno. Już wygasły? No dlaczego mu wygasło? To proszę, bierz. Ale nie lubisz tej książki? Lubię, uważam, że ma swoje plusy, ale to, no, to jest tak, że nie jesteśmy w jednym miejscu, też mam inny warsztat, ja wiem, no, inną wiedzę. Patrzę na to i widzę głównie błędy warsztatowe. I oczywiście wiem, że to są błędy po prostu debiutującego pisarza. I nawet czasami jest taka pokusa, że może bym tam coś poprawił, ale tylko zawsze czuję, że to byłoby nie fajne wobec czytelników, którzy to już znają. Że nagle by się dowiedzieli, że jest jakaś taka... Nagle dopisałem, wiesz, że suplement... No. Także staram się nie. No właśnie, ale jak to jest? Niektórzy koledzy tak robią, ale to jakoś wydaje mi się nie fair. Ale powiedz mi, ale masz czasami tak na przykład, że jak no, tam myślisz o swoim dorobku, na przykład są jakieś powieści... Codziennie, pół godziny przed zaśnięciem. Masz? Leżę w wannie i myślę o tym, co napisałem. Nie, no totalnie, nie. Totalnie tego nie robię. Żadnej swojej książki nie przeczytałem, słuchaj. Tak nawet nie powąchałeś, że otworzyłeś w środku? Ja wąchałem wczoraj twoją książkę jak zawsze. Znaczy jak zawsze wąchałem, jak zawsze, no. Czy możemy udawać, że to nie było erotyczne? Znaczy, dostaję książkę od wydawcy, cieszę się, że wyszła, stawiam ją na półce i koniec. To się już kończy, mój kontakt z tym. A dopada ciebie czasami coś takiego, że właśnie tak jak mówiłeś o tym domofajno, ja wiem, że to no, bardzo dawno temu, ale coś, że coś może tam było źle, że naprawienie, że to jest jakby spuszczenie wody. No zrobiłeś to, nie masz na to żadnego wpływu. Nie mam na to żadnego wpływu. Książka idzie w świat, przestaje należeć do mnie, należy do czytelnika. Ja już z tym nie mam nic, wiesz, nic wspólnego. Oczywiście widzę, z tego co pamiętam, wady swoich różnych książek. No wiesz, no zmieniają, nawet żeśmy gadali tak wcześniej, że zmieniają się czasy, zmienia się ogląd pewnych rzeczy. Znaczy to, że ten, wiesz, ten mój bohater, prokurator, który, no wiesz, no w pierwszym tonie jest po prostu szowinistyczną świnią. Ja bym tego dzisiaj nie napisał. Moja świadomość feministyczna jest inna, moja świadomość społeczna jest inna, moja świadomość tego, na czym polega kultura gwałtu, kiedy zaczyna się od słowa, jest inna. I wiesz, no... Ale wiesz, rozmawiam z Tomaszem... Widzę, że ta powieść jest dziaderska po prostu. Jest, tak. Bumerska, jak to się teraz mówi, tak? Nie, dziaderska, bo bumerska wiem, to jeszcze dziaderska gorzej. Tak brzmi lepiej, bo bumerska to jest ogóle... takie trochę takie atrakcyjne, obce słowo. Nie, ona jest po prostu dziaderska. No. No tak, ale nie boisz się tego, że jak będziemy tak już za bardzo ulegali, bo z jednej strony oczywiście, no szapoba i super, że dzieją się takie rzeczy, że ludzie zaczynają mówić o mobbingu, o przeróżnych rzeczach, wiesz, tak jak akcja Me Too, ale że ugrzęźniemy w takiej poprawności, że zaraz, wiesz, no... Nie, co ty, ja tego nie mówię. Ja nie mówię, o mój Boże, muszę wycofać. Tak, uwikłanie tak. Z księgarni, bo to jest po prostu szowinistyczna powieść. Tak. Nie no, taka była moja świadomość wtedy. Pisałem to szczerze. Też jestem przeciwny temu, żeby, wiesz, kancelować, wycofywać, udawać, że czegoś nie było. No, cała sztuka, nawet taka popularna jak moja, jest jakimś odzwierciedleniem, wiesz, ducha epoki, czasów i tak dalej. Ja się cieszę, że przeszedłem swoją przemianę feministyczną. Nawet jeśli żona i córka żartują, że nie jest to przemiana głęboka. No, ale córka ale cały jednak, czas ale każe, jednak, ale moja jednak, słuchaj, non stop nie punktuje, dumny. Wiesz, no nie jestem w stanie się wypowiedzieć na temat zgrabnych nóg mojej żony, bo wtedy jestem no kimś tam właśnie dziadercem i... Nie, czekaj, o żonie chyba można. Ale bracie, no też, ale to zwróć uwagę, może mama jest tam, wiesz, zmęczona, co z tego, czy to jest najważniejsze, że nogi, ale akurat mówię, wiesz, zawsze lubię nogi mamy i tak dalej, są piękne, w ogóle mama jest piękną osobą, ale to przestań, wiesz, no, wiesz jak jest, bracie. No, tak, ale uważam, że dostrzeganie atrakcyjności swojej żony jest bardzo wskazane. No wręcz tak, rozumiem. Ja dostrzegam. Tak. I co, i córka stoi na straży czasami jakiś... Nie tyle stoi, co, wiesz, no, moja córka jest dorosła, ma 24 lata i no, czasami widzę, że tak jej feminizm jest, że tak powiem, świeższy, taki bardziej
wrodzony. Bo jest wrodzony, a myśmy się musieli tego nauczyć. A mój jest taki nauczony. Tak. No i ona czasami tak patrzy, że to... Rozumiesz, jak ktoś, kto się w wieku 70 lat nauczył jeździć na nartach, no dobra, zjedzie, ale wiesz, stylistycznie jest to takie trochę kulawe. No wiesz, a co ty na przykład, no bo wiesz, w twoim języku, no to tak, wiesz, na przykład feminatywy, prawda? Feminatywy, tak to się mówi? Tak. Czyli te, właśnie, na przykład teraz słyszałem o czymś takim, że była dyskusja na ten temat, że żeński szpieg to powinna być śpieszka. Śpieszka? Szpiegi? Śpieszka, co z tym zrobić? No wiesz. Nie, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe. I nagle wyobrażasz sobie w swojej powieści, że wybiega śpieszka? Tak, wyobrażam sobie. Wyobrażam sobie, bo język się zmienia. Jestem wielkim fanem polszczyzny i tego, jak ona jest po prostu plastyczna, ale się nie zrobi śmiesznie, cholera, jak wiesz. Jak głęboka. No. Słuchaj, zależy dla kogo. Podam ci, kiedyś było tak... że pisaliśmy, słuchaj, jakieś pismo, oczywiście to jakieś było pismo społecznie zaangażowane, razem z Andrzejem Salamanowiczem i z Kubą Szamałkiem. I my jesteśmy jakoś chyba tak dokładnie co 10 lat. Przepraszam, Andrzeju, jeśli cię wyautowałem z twojego wieku, wyglądasz fantastycznie i ta siwa broda, sam Andrzej seks. Andrzej codziennie świetnie wygląda na Instagramie, wiesz, nie wiem jak rzeczywistość. Śledzimy. I to jest, wiesz, i to jest właśnie tam kwestia albo używania feminatywów, albo używania, wiesz, obu form, tam nie wiem, czytelnicy, czytelniczki i to było tak, że dla Andrzeja to było jakby niepotrzebne, że to jakby zaburzało przekaz. Mi to źle brzmiało, ale rozumiałem, że tak trzeba robić, a dla Kuby Szamałka to w ogóle nie wiedział, o czym my prowadzimy rozmowę, ponieważ dla niego to było naturalne. I to jest tak, jak ty to mówisz, że tobie to źle brzmi. Słuchaj, moja bohaterka... Czyli masz wrażenie, że Błaszczak wyjdzie za 10 lat i powie, że szpieżek wypuściliśmy 10 nowych szpieżek do Rosji? Błaszczak nie. A, no dobra. No rozumiem, że mam nadzieję, że nie on. Błaszczak nie, Marcelina Zawisza tak. A, no rozumiem. Albo Zandberg. I wiesz, i to było tak, że moja bohaterka, która w powieści z 2013 jest doktor Zofią Lorenz, to no właśnie, w tej samej, w kontynuacji tej powieści sprzed 2 lat jest profesorką Zofią Lorenz. Dlatego, że zmieniają się czasy, dlatego, że zmienia się otoczenie społeczne. Czyli kwestia ceny, tak? Czyli bezcenny i kwestia ceny. I wiesz, to jest coś takiego, że pamiętam, że kiedyś... Jeden przykład mnie przekonał, będziesz to dziwnie brzmi, ale jeden przykład mnie przekonał, że skoro w litaniach przed 200-300 lat Matka Boska może być zbawicielką, pocieszycielką i wiesz, każdy... Czyli już kiedyś... Rozumiesz, że to jest prawdziwa... że tak. To jest prawdziwa polszczyzna. Pocieszycielka, zbawicielka, obrończyni nasza. Rozumiesz, czemu obrończyni brzmi dobrze w kontekście Matki Boskiej? Gospodyni była przecież, prawda? Tak, a gościni w programie to, o mój Boże, po prostu koniec świata. Ale miałem świata. Ci powiem, że się też tego oczywiście uczę, jak przyszła tutaj Zosia Wichła, czy się przedstawiła jako gościni. A ja próbowałem to omijać, wiesz? Znaczy ja to tak powiedziałem, że na razie się, zanim zacznę to mówić, to najpierw posłucham jak inni. I powiem, że dziś zaprosiłem do studia, wiesz, ale Aniu, ona powiedziała wprost, gościni. Wiesz, myśl o tym, że urządzasz świat już nie dla siebie, ponieważ ty odchodzisz pomału. Daj mi spokój, ja się nigdzie nie wybieram. No. Znaczy wiesz, urządzamy świat nie dla siebie i nie dla naszych starych. Tak zawsze mówił mój dziadek. Urządzamy świat dla dzieci i chcemy, żeby w tym świecie Zofia Wichłacz mogła być gościnią, jeśli to jej odpowiada. Tak. I żeby nie było, żeby język nie odzwierciedlał tego, że są równi i równiejsi, no to jest ważne. Nawet jeśli nam to teraz źle brzmi w głowie, no to słuchaj, no ja po prostu być może dlatego, że moja profesja polega na pisaniu, ale wierzę w to, że język ma moc kształtowania rzeczywistości. No dobrze, słuchaj, natomiast mam do ciebie jedno pytanie, takie pytanie lękowe. Gościu. Wołacz, też będzie, uważam, Wołacz, niesłusznie zapomniany. Gościu, ale gdzieś znajomy mi opadał, że widział na cmentarzu płytę nagrobną z napisem Tu leży teściu. Bro. No bro, ale ja podejrzewam, że ktoś myślał, że nie popełnia błędu, wiesz o co chodzi. Po prostu, bo czasami się mu mój teściu. Elo. Mordo, tu leży mój teściu. Nie, albo nie ma go, nie lol. Wiesz, powiedz mi,
w wielu krajach są tłumaczone twoje książki. Czy jest tak na przykład, że jest jakaś jeden kraj, który jest szczególnie, nie wiem, jakoś wsiąkają właśnie twoje powieści? Francja. Francja? Mhm. No i zastanawiam się, dlaczego na przykład. Nie wiem. To musi być niesamowite, wiesz, że tu no coś fajnego jest w tej twojej pracy, że tak sobie wyobrażam, że no, oczywiście ten rynek polski, no istotny i tak dalej, że, ale nagle inscenizowego gdzieś ktoś strasznie jest... Mnie na przykład jakoś to zawsze nie wkręcało, jak tam zrobił jakiś film na YouTube i znajomy mi powiedział, wiesz, oglądali ciebie w Kazachstanie, dużo miałeś tam obserwujących. Się zastanawiam, dlaczego, wiesz, tak nie myślisz sobie, dlaczego akurat tam? Myślałem nieraz, nie potrafię udzielić tu odpowiedzi na to pytanie. Mówiliśmy na początku, nasz program, nie mam pytań, ja nie mam odpowiedzi. Słuchaj, bo te książki są tłumaczone na w ogóle bardzo wiele języków. Wiele języków. Teraz do nich przyszło jakieś wydanie japońskie. To rzeczywiście spoko, koledzy się wkurzają, wiesz. Wydanie japońskie, dość egzotyczne. I dlaczego akurat ta Francja zażarła? Być może tłumaczenie jest wyjątkowo dobre. To też ponieważ jakby faktycznie jest tak, że Kamil, który tłumaczy moje książki, wiesz, jesteśmy zaprzyjaźnieni i razem pracujemy nad tym tekstem i może to ma znaczenie. Być może to po prostu weszło w jakiś taki swój czas, że to była taka fala popularności tych wszystkich szwedzkich kryminałów. No i że czytelnicy już się przyzwyczaili, że można czytać książki z dziwnych miejsc, no ale ile można tych Szwedów, a tutaj, o, ale dziwne, książka z Polski, ja nie mogę. A ta Polska taka ciekawa. I to w ogóle było bardzo fajne. Na początku tam jeździłem i, tak, i moją jedyną publicznością na spotkaniach autorskich była Polonia, w której kompletnie nie byłem potrzebny, bo oni po 5 minutach się kłócili, czy Jaruzelski miał rację wprowadzając stan wojenny, czy nie. Okej, no tak. A minęło parę lat i teraz jeżdżę na festiwale, na spotkania autorskie, no i publiczność to są tylko francuscy czytelnicy w większości. I wiesz, to jest fajne, oni co innego widzą w tych książkach. Też we mnie to jest taka duma, że jestem nie tylko ja jako ja, ale jako przedstawiciel polskiej kultury. Jakie pytania zadają? O co cię pytają? O Jezu, to już nie są lata 90., kiedy się pytają, czy mam kolorowe telewizory. Ale ja, wiesz, że ja usłyszałem lata temu, jak podróżowałem po Ameryce Południowej, zapytano mnie coś, co my robimy, jak gasną światła i się robi ciemno. Naprawdę. Seks. Nie, ale właśnie takie pytanie. Naród polski jest wielki, ponieważ się wcześniej robi ciemno i wtedy my się wszyscy bzykamy. Zadają pytania, to jest dość ciekawe, że nam się często wydaje, że wszystko to, co się tutaj dzieje, tutaj zostaje. A to jest tak, że to, co się tutaj dzieje w polityce, wszystko to, co dotyczy naszych relacji, głównie z Unią Europejską, zagranicznych, jest tam momentalnie, wiesz, czytane. To są tematy w prasie, to są tematy w mediach i jestem... Na przykład ciekawej rzeczy się nauczyłem od Francuzów. Oni są te super lokalni. To jest moje tam miasto, mój region, moja apelacja, wiesz, win, moje danie regionalne. Oni są z tego super dumni i to jest oczywiście nasza republika. I oni to rozszerzyli na Unię Europejską. Czyli to, co w Polsce się nigdy nie wydarzyło. Jesteśmy my i jest Unia Europejska. A oni na przykład zadają pytania, jak pan sądzi, jak ostatnie wydarzenia polityczne w Polsce będą miały wpływ na to, co się dzieje w naszej Unii Europejskiej. I to było, wiesz, nie usłyszysz takiego pytania w Polsce. To jest takie, no, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. A dlaczego czytałem te książki, nie wiem. Ale im się podobają, cieszę się. Zygmunt, odpowiedz na parę takich pytań od czapy trochę. Uwaga, ostatnia rzecz, jaką jadłeś? Makaron z warzywami. Gdybyś mógł mieć w domu jeden dowolny obraz, to który byś wybrał? Jakiś bezcenny, nie wiem, czy właśnie... Nie, to... myślę, to nie jest fajka? Że co? Nie, no, nie, dobra. To nie jest fajka. Ludzie będą wiedzieli, o co chodzi. Wiem. Poczekaj, kiedy ostatni raz biegłeś? O Jezu, dawno. Jeszcze biegałem pół maratona, dopiero biegłem, no kilka dni temu biegłem. Ale biegałeś, znaczy to było, że nie do autobusu. Nie, chciałem dogonić autobus. Dobra. A tak biegłem, to niestety pandemia pozbawiła mnie formy. A powiedz mi, czy coś kolekcjonujesz, czy nie? Pytają. Serio? Tak, co kolekcjonujesz? Nie, w ogóle nie wyglądasz na takiego. Kogo karierę obecnie śledzisz? Zaraz będziesz swoją, wiesz, no. Dobre pytanie. Ja śledzę kariery koleżanek i
kolegów po piórze. W sensie interesuje mnie to, co się dzieje. Ale nie tak, żebym konkretnie, żebym codziennie zaczynał... Wiesz, a macie zazdrości swoje na przykład? Zazdrość, nie wiem, o formę twardocha i o Mercedesa? Nie no, znaczy zazdrości, jasne. Znaczy wiesz, no pierwsze to jest tak, że jak ktoś wchodzi do księgarni i ma do wydania 4 dychy, to wolę, żeby kupił moją powieść niż Szczepana. Mimo, że bardzo cenię to, co on robi. Ale czasami tak jest, wiesz, ktoś dostanie jakąś nagrodę. My też jesteśmy oczywiście łasi na różne tam zaszczyty. Albo że kogoś spotka, coś fajnego. Na przykład ciekaw jestem, czy są zazdrośni o ten program teraz, co będzie, o to reality. No właśnie, słuchaj, a nie boisz się, że teraz się może teraz trochę zmienić, że dałeś taki, no, wpuściłeś kamerę, znaczy one z tobą popłynęły, ale że teraz nagle zacznie się jakaś analiza, wiesz, tu małżonka, co, gdzie on jest, tropienie jego sociali, zdjęcia nagle, wiesz, że... Nie wiem, ja czuję, że nie jestem na to przygotowany. Teraz była taka sytuacja, koleżanka z Lejsu, Maja Hill, rzuciła nasze zdjęcie. Rozpoznawalna tak. Aktorka, pojawiło się pytanie, kim jest tajemniczy przystojniak u boku Maji Hirsch? I teraz tak, z jednej strony jest to absolutnie straszne, no wiesz, no ja mam ale to żonę, byłeś ty, tak? W związku, to byłem ja. Ale przystojniak fajny, ale akurat przystojniak, to przystojniak, fajnie. Przystojniak fajny. Tajemniczy, sobie myślisz, Jesus, serio? 15 lat kariery literackiej, rozumiesz, miliony sprzedanych egzemplarzy i tajemniczy? Tajemniczy niefajne, przystojniak fajne, u boku Maji... Nie, ale w tajemniczym też, nawet gdybym już tak darował, ale to... No wiesz, zawsze mnie było, że Wesołek, no to wiesz, no wolę jednak tajemniczy. No, ale wiesz, to ja to kupuję. No, plus oczywiście, wiesz, no mam żonę i do tej pory nie byliśmy taką parą publiczną. Mimo, że moja żona jest ze środowiska, jest reżyserką, jest dziekanką reżyserii na Akademii Teatralnej, no, to nie jest tak, że ona jest w ogóle spoza. Tak? Ale że no jednak nie byliśmy aż tak wystawieni. Także zobaczymy jak to będzie. No teraz jakby wiesz, ponieważ gdzieś no jestem najmniej doświadczony, to proszę w ogóle kolegów i koleżanki z Lejsu, że mówię, błagam was, bądźcie ostrożni. No. Dobra, okej, uwaga. Za którym razem zdajesz prawo jazdy? Od razu? Tak, nie? Za pierwszym. No, super. Ostatni sen, który pamiętasz? O Jezu, to jest strasznie przejmujące. Mogę go opowiedzieć. No to opowiedz go. Wiesz co, śniło mi się, że mnie żona wysłała z jakimiś papierami do teatru. No wiadomo, jak to żona się wysługuje, nie? No ja tam idę do tego teatru i mam takie, coś tam złorzeczę pod nosem. No ale wchodzę tam i widzę, idzie Piotr Machalica. Wiesz, płaszcz, kapelusz. I mówię, panie Piotrze, my się nie znamy, ja jestem pisarzem, nazywam się Zygmunt Miłoszewski i tak w sumie cieszę się, że się widzimy, bo byłem kiedyś w teatrze na pana recitalu, pan śpiewał piosenki Brassensa w tłumaczeniu Młynarskiego. Dla mnie ten Brassens jest super ważny i to jest takie wspomnienie moje ważne, artystyczne. To we śnie mówisz, tak? I mówię, tak. To we śnie mówię, że i ten Brassens, i ten Młynarski, no jak mówię, Makalicy, i ten po prostu, no. I jeszcze w Zielone gramy i to jest moje ulubione wykonanie. I tak mówię, i w ogóle fajnie, że pan się nie dał temu COVID-owi, nie? Ojej. I po prostu się obudziłem i się po prostu poryczałem jak dziecko. O Jezu, no bo, a ja niedawno właśnie w Okteatrze, bo wiesz, wisi tam jego zdjęcie takie fajne, wiesz, jak on sobie gdzieś tam siedzi z jakimś tekstem, no tak, to niesamowite. Opisz swoją idealną kanapkę. Głupie pytanie po takim, wiesz, śnie, ale no tak tutaj poprosili. Łosoś, awokado, kolendra. Jajko, dużo kolendry. I taki sosik orzechowy, taki. Moja córka lubi taki wspaniały dobrze sosik orzechowy. Dobrze gotujesz właśnie. Nie, to... Akurat sosik orzechowy to jest moja córka. Uważaj, bo teraz pytanie, czego się dziś nauczyłeś? O Jezu, czekaj, załatwiłeś mnie. Czy ja się dzisiaj czegoś nauczyłem? Chciałbym, ja zrobiłem się przykro, bo ja chciałbym się codziennie czegoś uczyć jakichś nowych rzeczy, coś sobie takiego wpakować do głowy. Dzisiaj po raz pierwszy robiłem podcast, ale nie wiem, czy nauczyłem się robić podcast. Po raz pierwszy robiłem podcast. Liznąłeś, słuchaj, ale Paszka nauczył ciebie czegoś takiego magicznego, wiesz, jakiejś takiej niewiarygodnej rzeczy, na przykład jakiegoś tam węzła, albo na przykład jak, nie wiem,
Bo oni mają takie swoje jakieś oni umiejętności. Oni mają swoje. Ja sporo tych rzeczy, ja sporo... Ja, no wiesz, na Zegrzu moja załoga jakieś pół roku temu zgubiła kotwicę, no po prostu. Nie była niezawiązana, ktoś miał rzuć kotwicę, rzucił. Kto nie zgubił kotwicy... Niech pierwszy rzuci niech pierwszy, kotwicę. Niech pierwszy rzuci fałem, no. ale... Nie no, ja w ogóle, jak ich obserwowałem, wiesz, oni są takimi zawodowcami od takiego regatowego, no, oceanicznego pływania. Wiesz, ja patrzyłem na to, znaczy Adam, jak on sterował, on tylko sposobem sterowania potrafił wycisnąć dodatkowe dwa węzły z łódki. Ja patrzyłem na to, ale się nauczyłem czegoś takiego, że takie długie rejsy, ja do tej pory byłem w najdłuższym rejsie tam 4-5 dni i tak zawsze się tylko bałem, że to jest długo, a teraz wydaje się nam 3 tygodnie i mam taki spokój. Że dla mnie już przelotka przez Bałtyk, tam półtora czy dwa dni, to w ogóle nie robi na mnie wrażenia. I też się nauczyłem, że takie długie rejsy to są nie tyle o żeglarstwie, o trymowaniu żagli, tylko są o logistyce, o przygotowaniu, tak, o planowaniu. I to jest dla mnie super informacja. Ja a mógłbyś popłynąć sam w taki rejs, wiesz, że ty, taki, wiesz, Leonid Teliga, kurczę. Nie mógłbym, ponieważ uważam, że żeglarstwo jest tylko na tyle fajne, na ile załoga, którą masz na pokładzie. I jest to jednym z wielkich odkryć dla mnie tego rejsu. Ja się zawsze miałem za mizantropa i za odludka, że jednak chyba lubię poznawać tych ludzi, że to jest, kurczę, w ogóle... Zostań, no to co dalej? Spoko? Może w ogóle prowadzenie programu w TVN-ie, no. Co dalej? Powiedz, nie, tak, bo nie powiedziałeś, sądzę, że to poszło, ale że dobrze, to poszło aż tak. Chcę wziąć sobie, oczywiście chcę sobie wziąć z tego jakieś fajne rzeczy. Gdzieś to, co mówi, tak jak mówię, coś, co Przybysz przypomina, przygoda i przyroda. Myślę, że będę szukał tego w swoim życiu trochę więcej niż tylko czarnych literek na białym tle. Słuchaj, no dobrze, ale teraz rozumiem, że jakiś coś piszesz, nad czymś pracujesz, no pewnie zawsze, no tak. Pracuję sobie, piszę książkę dla dzieci, ponieważ kiedyś, jak moja córka miała tak 10 lat, napisałem książkę, tak, dla niej, bajkę. Ona miała takie zamówienie, że mam napisać książkę, bajkę o księżniczce, która ma przygody. Ja to zamówienie zrealizowałem i teraz mój syn, który jest w tym samym wieku 10 lat, powiedział... Ale zaraz. Wait. Dobra, dlaczego Maja ma książkę, a ja nie? No to jest z kolei inne zamówienie, że to ma być fantastyka o chłopcu i jego przyjacielu, którzy mają przygody. Więc faktycznie piszę takie młodzieżowe post-apo. Post-apo to co to jest od razu? Post-apo... No taka fantastyka, trochę taka, jak to mówią, postapokaliptyczna. Czyli ojej, no to smutne może być. Świata. No błagam cię, no. Bajeczka o końcu świata. Ale są przygody. A powiedz mi, czy na przykład pokusiłbyś się o napisanie czegoś pandemicznego? Czyli takiego na przykład... Bo się zastanawiam, na początku jak wybuchła pandemia, no to teraz będzie pełno filmów o tym, pełno książek. A potem nagle sobie pomyślałem, Jezu, może to właśnie za łatwe, że to trzeba może odczekać, to musi się odleżeć. To jest po pierwsze za łatwe. Po drugie, jak mawiają historycy, jak jesteś w krowie, to nie widać, że to jest krowa. Nie mamy kompletnie do tego dystansu. Mam wrażenie, że teraz dopiero można pisać normalnie o latach 90. No właśnie. Że ze środka to nie działa. Po drugie, tak więc po pierwsze nie, bo łatwe. Po drugie, znaczy w sensie oczywiste. Po drugie nie, bo nie widać jeszcze, czym to jest, jak to nas zmieniło, a zmieniło nas potwornie. Po trzecie, dlatego, że ludzie są upiornie zmęczeni. Wiem. Słuchaj, no Zygmunt, znaczy, zmieniło nas. Ja dzisiaj poczułem lekkie drapanie w gardle i wiedząc o tym, że się z tobą spotykam, cholera, poleciałem, kupiłem sobie test i się wymazałem, że tak powiem. No. Wiesz. Jak było? Ale włożyłeś tak uczciwie, czy tak? Nie, uczciwie, naprawdę. Aż tak był moment, że nawet, wiesz co, poczułem gdzieś w mózgu tą końcówkę tego, wiesz, aż za bardzo. No. Kurczę, wydaje mi się, że jesteśmy... Wydaje mi się, że jesteśmy tym bardziej dojechani, niż jesteśmy gotowi przyznać. Kogo widzisz w lustrze? Siebie? O, dobre pytanie. Znaczy odpowiedź właśnie. Odpowiedź. Mam do ciebie taki już na sam koniec. Może chciałbym coś romantycznego. Nie, ale bardzo... Ale ty jesteś pozytywistą. Jakiegoś starszego pana, który jest do mnie podobny. Super, bardzo dziękuję. Zygmunt, super rozmowa, bardzo dziękuję. To ja dziękuję. Cieszę się, że w starych piecach diabeł pali. Oczywiście, diabeł, tak. Bardzo dziękuję, Zygmunt. Radio Z i już.